popatrzcie, kochani, akompaniament tego licznika cię pomierza chyba za mną, a to wróży tylko jednym. Karol znowu jest na przeglądach, kolejna pompa ciepła. Kolejna pompa ciepła podobno do ostatnio pokazywanych, ale z zupełnie innymi wynikami, ponieważ zamontowana w innym budynku. Dzisiaj będzie relacja z przeglądu pompy ciepła super cichy tick-up 9-kilowatowy. I teraz mamy tutaj dzisiaj klienta. Klient posłuży dobrym słowem, słowem na niedzielę. Pierwsze pytanie, jaką mam tutaj powierzchnię budynku i co było przedtem i ile było spalanego opału? O. 200 metrów kwadratowych, 5 do 6 ton węgla, jako groszku w zależności od sezonu. Z tymi metrami kwadratowymi to tutaj dyskutowaliśmy, że inaczej, bo było 155 czy 165 jest plus jeszcze piwnica. O. Plus piwnica, no. Więc 180 do 200 metrów kwadratowych. Jeżeli chodzi o system ogrzewania, to mamy tutaj zarówno grzejniki, jak i podłogówkę. Czy klima konwektory? Konwektory są na pierwszym piętrze, podłogówka jest na parterze. I grzejniki też są? Są grzejniki. Czyli mamy wszystko chyba, co może być. Jeszcze brakuje gdzieś tutaj żeliwnego grzejnika i wtedy byłoby... Nie, orgia by była, dokładnie. Kochani, co można powiedzieć o tej pompie ciepła? Jeżeli chodzi odnośnie doboru pompy ciepła ze spalania, to można powiedzieć, że pompa, która została tutaj zamontowana, jest za mała. Pamięta pan, jakie były wyniki z ciepła właściwego? Ile było kilowatów zapotrzebowania tego budynku? Nie. Musiałbym sprawdzić, nie pamiętam. Ale czy to było 10, 15, czy... Nie. Coś koło 10. Coś koło 10, czyli można by było powiedzieć, że z ciepła właściwego było lepiej to. Budynek chyba, on miał jakąś dziwną konstrukcję ocieplenia w ścianie? Nie, on jest tylko wymurowany z itonga, bez ocieplenia. Okej, czyli w ogóle nie ma ocieplenia. Na dachu mamy ile ocieplenia? No, 30 cm wełny. 30 cm wełny, więc tak to wygląda. A teraz przy przeglądzie wychodzi, że ta pompa tutaj jest trochę za duża. Więc można się przejechać, po czym poznać, że pompa ciepła jest za duża. No mamy tutaj, jeszcze trochę by trzeba było się zastanowić może, od czego efektywność tego układu zależy, ponieważ mamy dość słabą efektywność. Za chwilę to zobaczycie, nie będziemy robić prawdy ekranu, że tylko najlepsze, najwspanialsze pompy ciepła i instalacje, które mają sprawność po 5 i więcej. Są też pompy ciepła, które mają sprawności w okolicach 3, bo tak chyba tutaj było, ale to zaraz zobaczycie. Co? Może bez zbędnego gadania, bo miało być szybko, a ja już jestem zmęczony. Więc przenosimy się do sterownika i patrzymy sobie w odczyty najpierw. Sprawdzanie systemu. Tutaj można by było trochę powalczyć, żeby wydłużyć cykl pracy. Zobaczymy, wrzucimy też tryb cichy. Monitor poboru energii, to co Was interesuje. I mamy historycznie. Chcemy z jednego roku, ciach, i tak to wygląda, całkowity, pobór w grzaniu, w chłodzeniu, bo tutaj mamy chłodzenie klimakonwektorami. I czy chłodzenie klimakonwektorami pompą ciepła działa? Oczywiście. A czy się opłaca, to nie powiemy, bo jest fotowoltaika i pokrywa wszystko, tak? Opłaca się. Tak? Lepiej niż osobno klimatyzatorami? Nie trzeba robić przeglądów. Dobra, produkcja, to są za trudne pytania. Produkcja energii, znowu patrzymy w ujęciu rocznym, ciach, grzanie, chłodzenie i ciepła woda. I to, co wszystkie króliczki, czy jak to się tam nazywało, lubimy najbardziej, tygryski albo koty. COP w grzaniu. 3-2. Jeżeli chodzi o chłodzenie 4,5 i to jest najwyższe, i 2,8. Już jeżeli chodzi odnośnie COP-u przy grzaniu ciepłej wody użytkowej, to doszliśmy, dlaczego jest taki słaby, ponieważ do jakiej temperatury żona lubi, jak jest woda zagrzana? 52 stopnie. 52 stopnie, ona wtedy czuje, że skóra schodzi naprawdę. I to się liczy, a zaraz odkryjemy może drugi rąbek tajemnicy. Najpierw idziemy do sprężarki, druzgocąca prawda 6, czyli mamy niecodzienny widok na naszych filmach. Ilość włączeń i wyłączeń wygląda
Tak? Czyli wychodzi tutaj, że średnio ta pompa ma cykl pracy, powiedzmy, po nawet niecałe pół godziny. Tak to tutaj wychodzi. Więc teraz będziemy włączać sobie tryb cichy. Jeżeli chodzi odnośnie, czy ta pompa ciepła jest na przykład niedowymiarowana, by była, byłoby duży udział grzałki w grzaniu centralnego ogrzewania, a widzicie, że nie ma go. I zobaczmy sobie jeszcze, jak wygląda krzywa, bo tego nie sprawdzałem. Czyli ustawienia instalatora, działania, grzanie, nastawa temperatury grzania. I to jest dla podłogówki czy dla grzejników? Bo To strefa jest strefa pierwsza. pierwsza, jest strefa pierwsza jest dla podłogówki. Zaraz zobaczymy. 40 przy minus 15. Jeszcze raz. A dla grzejników jest 45. Dlaczego podłogówka jest tak wysoko ustawiona? Czy tam jest jeszcze jakiś dodatkowy mieszacz albo coś? Nie. Nie, wszystko Idzie jest. jak idzie i tyle. Czy jest jeszcze dodatkowo sterowana, obiegi mamy na pętlach? Jakieś siłowniki? Czy jak Nie, to? nie, 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 nie ma Nie. żadnych środków. I nie jest za ciepło w domu? Dobra, inaczej. Jaka temperatura w domu jest średnio przez okres zimowy utrzymywana? Zależy od godziny. Średnio, tak? Czy Stosujemy raczej od. mówimy o 20, 21, czy mówimy 23, 4, 5, 6? Mówimy raczej o 23-24, tak? O, czyli nieco wyższa i też z tego może wynikać tutaj na przykład gorsza sprawność takiego układu. Nie oszczędzamy na ciepło. Nie oszczędzamy, ma być ciepło, kobieta ciepła to kobieta zadowolona, tak? Zewnętrzna temperatura wyłączenia grzania jest 18, czyli bardziej jak dla starego powiedzmy budynku. Delta nagrzanie 5 stopni, czyli taka standardowa. Można by było się pobawić, ale to trzeba by było już w sezonie grzewczym i zobaczyć, jaki to będzie skutek. Żeby tą deltę zmienić sobie tutaj z 5 na przykład na 4 albo na 3 stopnie, dostosować też obieg wtórny, czyli rozbiór dla grzejników, dla podłogówki, zrównać to, żeby nie było podmieszania w buforze. Na razie nie wiemy, jak to tutaj wygląda. Bo nikt się tym nie przejmował. I teraz przenosimy się na zewnątrz, bo coś jeszcze jednak chciałem Wam pokazać. Chciałem Wam pokazać, jak wygląda 2000, który 21, mówiłem, że data montażu była, jak wygląda to urządzenie, które jakby nie było w sumie. Chodzi zimą, jesienią i wiosną raczej nie. I chodzi w lecie na chłodzenie, bo mamy solary, więc też wody nie podgrzewa tutaj w okresie letnim raczej. Jeżeli chodzi o izolację, no to popatrzcie, znowu trzyma się to kupy dupy, ale z fajnych patentów, bo się zastanawialiśmy, czy to będzie działać, czy nie będzie działać, mamy tutaj tacę z kroplin, która jest zrobiona przez klienta, albo nawet można powiedzieć, że wspólnymi siłami troszeczkę to było, ponieważ mamy tacę z kroplin, która jest zrobiona z nierdzewki. Ona jest tylko pod tą część, gdzie są dziury, gdzie są dziury, otwory, tak? Gdzie mamy odpływ z tacy z kroplin. Tutaj po prawej stronie nie mamy niczego i została ona dodatkowo otulona przez nas kauczukiem podczas tutaj odpalania pomp ciepła, no bo część hydrauliczną robił sobie sam klient. I można powiedzieć, że co? Że ten patent działa, tak? Nic tutaj nie zamarza, nie mamy tutaj wrzuconej żadnej grzałki. Nie wiem, czy to widzicie, czy tego nie widzicie. Ale generalnie jest tam czarno jak w dupie. Musicie uwierzyć na słowo, że nie ma tej grzałki. I wystarczy, że takie otulenie z tego kauczuku, nawet nie wiem, jaki on tutaj był, czy to była szóstka, czy to była dziesiątka, coś koło tego wystarcza, nie nawarstwia się lód i takie rozwiązanie, że tak powiem, samemu też można sobie spłodzić. I teraz, kochani, muszę powiedzieć, że naprawdę to już jest wszystko, na co mnie stać. Jak jesteście zainteresowani pompą ciepła, to wiecie, co robić. Wszystko macie na miarę na nas w opisie tego filmu. Zgłaszać się i tyle, i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!